Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Jak zrozumieć przekaz komunikacji, w której ewangelista relacjonuje, że Jezus patrzy na grupę uczniów, a słowa kieruje do Piotra, mając go jednocześnie za plecami? Do kogo właściwie mówi? Czy do kogoś poza nimi? U Jezusa nie ma możliwości przypadkowej dywergencji. Tekst suponuje obecność śladów zła, którego sugestie zostały przyjęte przez człowieka w danym momencie. Zaznaczają się w pójściu tokiem ludzkiej kombinatoryki, a nie Bożego myślenia. Rozbieżność bodźców komunikacyjnych nie pozwala jednak utożsamić czy związać ze złem poddającego się mu w danej chwili człowieka. Zostają przez formę przekazu rozdzieleni. Zło jest odepchnięte, człowiek ma ocaleć. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli Ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.